Ten ark jest pierwszą zekranizowaną powieścią z tego uniwersum, zobaczmy zatem, czy broni się jakością. Druga połowa odcinka to właśnie historia z powieści. Dobrze zostało tu pokazane to, jak Itachi był świadkiem wojny w bardzo młodym wieku, do tego musiał zabić gościa, którego jeszcze przed chwilą chciał uratować i to było dość smutne. Oglądając to ciągle mam takie uczucie beznadziejności, tak jak tutaj bez żadnej muzyki na spokojnie Itachi skacze z klifu, ale wola życia jest silniejsza i przerwał to. Na szczęście. Też Fugaku powiedział, że wychowają Sasuke tak, żeby nigdy nie splamił swojego imienia, no i cóż, nie zdążyli. Fajnie Itachi w końcu złapał kamień i rzucił w nich tak, że opadły im szczęki. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, tę połówkę odcinka oceniłem na 10. Ogólnie podoba mi się ta kreska i widzicie, da się przedstawić te same zdarzenie z innej perspektywy, nie pokazując non-stop tych samych scen? No da się. Tutaj zostało pokazane, że klan Uchiha został przeniesiony na obrzeża przez Danzo z aprobatą Hiruzena, a Fugaku się podniósł, że to za daleko od centrum, no i cóż, ma trochę sensu, to prawda, ale z tej mapy wynika, że to wcale nie jest jakoś tak daleko. Do tego dostali swój plac treningowy na wyłączność, a przeniesiono ich ze względu na to, że dotychczasowe miejsce zostało zniszczone. Dodatkowo Fugaku sam stwierdził, że inne klany też zostały przeniesione i nie może być tak, że tylko Uchiha się wyłamie. Tą relację z kolegą Itachiego chciałem dać jako recykling, jednak jest ona trochę inna niż ta z Sasuke, bo tutaj widać, że Itachi go przewyższał pod każdym względem, jednak był przy tym delikatny, stroniący od agresji, nie chwalił się, widać też to po tym jak go pokonał, ale podtrzymał głowę nogą, żeby nie uderzył w ziemię. Spoko, tutaj Grubas chciał zaatakować Itachiego, a ten po prostu go zgasił jak peta. No i ogólnie to fajnie wyglądają młody Shisui i Itachi, jak rozkminiają takie trudne rzeczy, ale to trochę jak dla mnie zbyt poważne, jak na ten wiek po prostu, trochę niewiarygodne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Fajnie wygląda ta relacja Itachiego z Izumi, aż szkoda, że to musiało się skończyć tak jak się skończyło, no szkoda chłopa. Śmiesznie jak ta koleżanka z drużyny Itachiego zobaczyła go w kocich uszkach i się zakochała, tutaj kot na luzaku sobie leży i flachę popija, nice. No i cóż, piękne jest to jak Itachi się trochę przechwalał, ale jednocześnie jego głosik i zachowanie jest takie dość nieśmiałe, bije od niego taką dobrocią, no i spoko też udało mu się złapać tego kota. Aż płakać się chce, że prawie od początku życia Itachi był głównie pochłonięty przez myśli o życiu i śmierci i takim smutku, którym się z nikim nie dzielił i dusił w sobie, a przez swoją wyjątkowość dosłownie nie miał dzieciństwa. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 8,5. Ten Fugaku to też ślepy albo niespełna rozumu, wie jak się przebudza Sharingana, wiedział też najpewniej, że umarł przyjaciel Itachiego i zamiast z nim pogadać, to narzucił mu większe oczekiwania. Debil no debil. Fajnie pokazane jest to mini śledztwo Shisuiego i Itachiego i to jak analizują ślady, niestety nieczęsto dostajemy coś takiego z takimi szczegółami. To kolejny tak naprawdę smutny moment w historii Itachiego, gdzie tylko młody Shisui był w stanie zrozumieć jego uczucia, ale już dorosły ojciec nie bardzo, a to nie powinna być kwestia wyjątkowości. Ale w sumie jak tak pomyślałem, to nie jest tylko wina Fugaku, jakoś matka też tam powinna go rozumieć i wspierać. A skoro nie zostało nam to pokazane, to domyślam się, że tego nie było. O ile te walki wyglądają dobrze, to Anbu korzenia są tu pokazani jak leszcze. Okej, rozumiem geniusz Itachiego i tak dalej, ale gość ma 8 lat. Rozumiem jakby walczył z jakimiś chuninami, może nawet joninami na zwykłym poziomie, ale Anbu powinni być profesjonalistami i bić ich na łeb. Ta końcowa scena jest smutna i podobna do tej z Kakashim, tutaj Uchiha z trudnościami trafił do Anbu, gdzie tylko pogłębi swoje problemy. Niewiadomych brak, odcinek na 7. No, Shisui miał wielkie mniemanie o sobie, twierdząc, że po jego śmierci dużo się zmieni. Niestety te wątki były już pierdyliard razy poruszane, plus takie, że przyspieszyli to dość mocno i nie trwało to długo. Tutaj fajny easter egg, gdzie widać, że Itachi rzucił genjutsu na swoich dwóch podwładnych, choć tylko lekko im się palce poruszyły, a później, gdy ich życie tak naprawdę zostało zakończone, to im to wyjaśnił. To, że Fugaku miał MS-a, nawet nie wydaje mi się jakoś bardzo nieracjonalne, ale tutaj znowu niestety powtórki z rozrywki.
Przyznać trzeba za to, że czasem w ciekawej stylistyce to zostało zrealizowane, jednak chyba większość jej mi nie siadła. Była dla mnie po prostu dziwna bądź też niepotrzebna. Fajnie za to wyglądał Tobi, który się tak tutaj teleportował. Spoko też rozwinęli to, jak Itachi dołączył do Akatsuki, jednak połowa, jak nie większość odcinka, to nieco rozbudowana rzeź klanu, a więc totalna nuda. Rozumiem, że to musiało zostać przedstawione, bo tak ważnej części życia Itachiego nie powinno się pomijać, ale z mojej perspektywy to zapychacz. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4,5. W sumie to ten Juzo bywa nie głupi, od razu ustalił jakieś reguły, postawił sprawę jasno i tak dalej. Spoko też wyglądało to, jak przeciął ten wóz na pół z kimś w środku i nawet nie sprawdził, kto tam był. Zabawne było, jak Juzo zapytał Itachiego, czy był już w kraju wody, a ten, że nie na misji, a Juzo na to, czy na dziewuszki poszedł. A gdy Uchiha nie zareagował, to stwierdził, że nie ma poczucia humoru. To akurat fakt. Ładnie tutaj chłopaki współpracując porozwalali wszystkich Anbu Kirigakure. To, że nagle płomienie Amaterasu przestały płonąć, jak Yagura zmienił formę, to trochę dziwne, choć super wyglądały te jego rany po poparzeniach. Pięknie jak Orochimaru powiedział Kakuzu, że celowo zignorował swojego partnera, a on, że no co z tego, a ten kontynuując stwierdził, że chciał go zabić, a Kakuzu się powtórzył, no tak, okej, no i co z tego, badass. Ale już te sceny to powtórka. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Fajna skrytka na zwój, choć wydaje się dość oczywista. Całkiem niegłupio wyglądało to, jak Sasori za pomocą swojej marionetki po prostu rozcząsteczkował przy łańcuchu Orochimaru i spoko wyglądają te zwłoki typa powieszone na drzewie, podobnie jak kiedyś z Niugito, choć tak naprawdę to było później. Także Hidan w tym stroju wygląda bardzo ciekawie, no i super z niego psycholog ogólnie. Dobre było to, jak pokazywali trochę różnych pobocznych misji Akatsuki, które głównie polegały na zabijaniu. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Prawie połowa odcinka to jeszcze ten ark, ale były tu jedynie przebitki na życie Itachiego, nic nowego, to co zwykle, brak plusów, brak niewiadomych, tę połówkę oceniam na 1. W zaokrągleniu ark oceniłem na 7. Był tu potencjał nawet na wyższą ocenę, gdyby nie fakt, że później zaczęto sypać flashbackami, natomiast na plus na pewno rozszerzenie życia Itachiego i mindsetu. Jego historia od najmłodszych lat była smutna, nikt go nie rozumiał, chłop był podziwiany przez wszystkich wokoło, a w głowie był ciągle sam. Do tego dostaliśmy trochę więcej na temat jego przynależności do Akatsuki, choć głównie początków, tego jak ta organizacja się rozwijała, pokazał nam też całkiem nowych jej członków, jak i Roshadę z Orochimaru. Ciężkie klimaty ogólnie praktycznie non-stop, próba znalezienia sensu istnienia, życia i śmierci. Takiemu rozwijaniu postaci daje wielką okejkę. Z kolei nie okej jest niesubskrybowanie tego kanału. Ja nie wiem w ogóle, człowieku, co ty wyprawiasz, przecież to jest niepojęte, naprawdę. Weź się za siebie, dobra?